Projekt trudny, raz, że bardzo wymagający z punktu widzenia architektonicznego i technicznego, unikatowy. Zaczął się decyzją w 2016 roku, potem nastąpił proces projektowy, proces audytu przez Wydział Inżynierii Politechniki Gdańskiej, zmiany w konstrukcji, rozbudowane fundamentowanie, potem realizacja przez generalnego wykonawcę, który na końcu jednak zszedł z budowy, wszedł nowy wykonawca, nowe też projekty, jeżeli chodzi o szklenie. No i teraz mamy od września w zasadzie stan, kiedy sam obiekt rotundy jest zamknięty. W grudniu kończyliśmy prace odbiorowe, teraz jesteśmy na oranżerii. Sama palma daktylowa, Phoenix dactylifera, nie jest jakimś specjalnym gatunkiem cennym biologicznie. To jest palma, która jest uprawiana w warunkach sztucznych. Ona nie rośnie w naturze, mamy całe mnóstwo odmian tej palmy od 6000 lat. Co jest więc takiego niezwykłego w palmie tej, które mamy za plecami w nowej palmiarni? Otóż jest to najstarsza prawdopodobnie palma hodowana w warunkach sztucznych, czyli pod szkłem w północnej Europie i największa. Oczywiście palma, nie ma co ukrywać, nie jest w doskonałej kondycji. Kiedy ostatni raz byłem tutaj 4 lutego, no stwierdziłem, że są symptomy niedobre zamierania, oczywiście, ale postanowiliśmy powalczyć o tą palmę. Tutaj mamy 5 gatunków różnych palm. Mamy roślinność, która jest od kilkunastu i nawet kilkudziesięciu lat w glebie, więc nie można jej przestawić, wynieść. W tej chwili obiekt jest prawie docelowy, jest odsłonięty i te rośliny pozostałe, bo tutaj kolega o palmie mówił dosyć szczegółowo, trzymają się w całkiem dobrej kondycji. Koniec samej oranżerii to jest końcówka tego roku i wtedy będziemy mogli w pełni już odpowiedzialnie wpuścić wszystkich, no i udostępnić ten obiekt mieszkańcom.